Dziękujemy. Przenosimy się na konferencję prasową Jakuba Kumocha, szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Co do polskich obaw w sprawie bezpieczeństwa i wobec polskiej polityki wschodniej, bo z zadowoleniem przyjmujemy fakt, że wielu niemieckich polityków zauważa błędy popełnione w polityce niemieckiej w ciągu ostatnich lat, jeśli nie dziesięcioleci, w sprawach polityki rosyjskiej. Prezydent Steinmeier też zresztą przyznawał się do tego, że takie błędy zostały popełnione i że Polska de facto miała w wielu sprawach dotyczących polityki wschodniej rację. Nam zależy na tym, aby Europa i NATO, Unia Europejska mówiły w tej sprawie jednym głosem i aby, no, aby zachować jedność Zachodu i aby Rosja nie mogła nas po prostu przeciwko sobie rozgrywać. Panie ministrze, co będzie dla prezydenta Andrzeja Dudy? Trudna wizyta, leci do Berlina w sytuacji, kiedy toczy się dyskusja o reparacjach, to po pierwsze, a po drugie dyskusja odnośnie przekazania Polsce systemów Patriot. Szanowni Państwo, żadna wizyta zagraniczna nie jest dla prezydenta Dudy trudna, ponieważ pan prezydent jest najbardziej w tym momencie doświadczonym politykiem polskim, jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne. I jak widać, ta polityka wschodnia i polityka zagraniczna prezydenta jest, no, jest doceniana za granicą i doceniana przez innych przywódców, więc to raczej my jesteśmy dzisiaj tym, który może powiedzieć śmiało, że w sprawach zasadniczych dla konstrukcji bezpieczeństwa europejskiego mówił zawsze to samo i to jest wielki, wielki kapitał w polityce zagranicznej móc coś takiego powiedzieć. Co do pewnych różnic między Polską i Niemcami. No, nie jest żadną tajemnicą, że mamy poważne różnice, jeżeli chodzi o postrzeganie sprawy zadośćuczynienia za krzywdy wyrządzone Polsce przez Niemcy w czasie II wojny światowej. Trudno mi znaleźć kogoś, kto uważa, że wszystko w Polsce, kogoś, kto uważa, że wszystkie sprawy polsko-niemieckie zostały załatwione i tak naprawdę nie istnieją. Otóż no, istnieją, proszę Państwa, istnieją i tak uważa również większość naszych rodaków. Niemcy próbują, no, trochę zaklinać rzeczywistość, natomiast prezydenci, jak już powiedziałem, są też po to, aby tej dyskusji nadać odpowiednią formę. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, kwestii patriotów, tutaj pan prezydent miał bardzo jasne zdanie, którego nie muszę powtarzać, bo było bardzo jasno wyartykułowane. Nie widzę tutaj sporu. Wszelka broń dostarczana Polsce ma chronić nasze terytorium. Gdzie się znajdzie, jest kwestią drugorzędną. Najważniejsze jest to, aby po prostu nasze terytorium było chronione przed zarówno atakiem ze strony Rosji, jak i wszelkimi incydentami, za które winę tak czy inaczej odpowiedzialność ponosi Rosja. Czy prezydent będzie apelował do strony niemieckiej o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy, głównie militarnego? Oczywiście, że tak. To nie jest w ogóle, to nie ulega żadnej dyskusji, bo prezydent to zawsze mówi i będzie mówił. Polska po to zaoferowała własne terytorium dla pomocy zbrojnej Ukrainie, aby to było wykorzystywane przez wszystkich partnerów. Bardzo się cieszymy, że Stany Zjednoczone w tak dużym zakresie wspierają Ukrainę, że pomaga jej Wielka Brytania, że wiele państw europejskich, nawet tych mniejszych i nawet tych rzadziej wymienianych, dostarcza Ukrainie środki potrzebne do obrony. Jak najbardziej apelujemy, oczekujemy od Niemców i pan prezydent wielokrotnie to podkreślał, aby po pierwsze aktywnie się do tego włączały, a po drugie, jeżeli nawet mają jakiś problem wewnętrzny z dostarczaniem sprzętu czy broni na Ukrainę, to zawsze mogą współuczestniczyć w tym, uzupełniając sprzęt przekazany przez państwa flanki wschodniej, w tym Polskę. Jeśli chodzi o temat patriotyki, panie ministrze, to dopytam, czy ta rozmowa obu prezydentów może być jakby przełomowa, kluczowa, jeśli chodzi o przekazanie tych elementów systemu do Polski, no bo w tym tygodniu mają już być niemieccy żołnierze, tam ma być badany grunt, teren, ewentualnie lokalizacje, gdzie te elementy mogą się pojawić. Czy to może być taka kluczowa rozmowa i jaka jest rola samego prezydenta Andrzeja Dudy w tych rozmowach na temat przekazania systemu? No, proszę pamiętać o tym, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Proszę pamiętać o tym, że prezydent ma tutaj bardzo dużo do powiedzenia. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście, że ta rozmowa będzie, na pewno będzie ten temat. Czy przełom, to pozwolą Państwo, że w sprawach przyszłości się nie będę wypowiadał. Natomiast jestem przekonany, że ta rozmowa przyniesie no pewne powrót do właściwego toku dyskusji na ten temat.
nam, jeszcze raz podkreślam, prezydentowi szczególnie, prezydent wielokrotnie to mówi, zależy na tym, aby chronić polskich obywateli, polskie terytorium w dowolny sposób. Nie, pan prezydent mówił jasno, jeżeli te systemy nie mogą być z punktu widzenia Niemiec umieszczone na Ukrainie, to niech będą umieszczone w pobliżu ukraińskich granic. Tak czy inaczej mają nas chronić. Ja myślę, że to jest racjonalna postawa. Ja nie widzę tutaj, aby tutaj był w ogóle przedmiot sporu. Panie ministrze, jeszcze kwestia tego zaproszenia do udziału w tej wizycie. To była inicjatywa strony polskiej czy niemieckiej? Bo ona nie była chyba wcześniej planowana, dużo wcześniej. To była inicjatywa strony niemieckiej. To była prośba o rozmowę z prezydentem. W trakcie dyskusji na temat formy tej rozmowy pojawił się ze strony niemieckiej, pojawiło się zaproszenie od prezydenta Steinmeiera, które zostało przez prezydenta Dudę przyjęte. Obaj politycy się bardzo dobrze znają. Można powiedzieć, że w pewien sposób przyjaźnią, że są sobie ludźmi, którzy stosunki są bardzo dobre. W tym roku rozmawiali wielokrotnie, spotykają się praktycznie przy wszystkich formatach wielostronnych, gdzie mogą się spotkać. Zresztą sam towarzyszyłem prezydentowi w tych rozmowach, więc no, obserwuję tutaj no, dużą taką osobiste zrozumienie między oboma, porozumienie między oboma prezydentami. A jak już powiedziałem, zależy na tym, aby nawet jeżeli są jakieś kwestie sporne między Polską a Niemcami, to aby nie tracić z punktu widzenia tego, co najważniejsze, to jesteśmy bardzo ważnymi dla siebie sąsiadami, partnerami handlowymi, partnerami politycznymi i właściwa forma i właściwy sposób tego dialogu jest niezwykle ważny. Dziękuję bardzo.